Witam serdecznie wszystkich Państwa na webinarze, którego tematem jest komunikacja przemienników częstotliwości z panelem CP600 po sieci Modbus TCP. Jak Państwo wiedzą, nazywam się Mateusz Świercz i w ABB pełnię rolę Product Managera tutaj dla produktów skierowanych do OEM-ów i dystrybucji. Celem tego szkolenia online jest pokazanie, jak można bardzo prosto skomunikować się właśnie samym panelem po sieci Modbus TCP i będziemy widzieć, jak można w prosty sposób skonfigurować taką sieć zarówno w przemienniku częstotliwości, jak i w panelu oraz w jaki sposób te urządzenia się komunikują. Dzisiejsza agenda składa się z czterech punktów, gdzie na początku omówię urządzenia, które dzisiaj będą brały udział w naszym szkoleniu. Dokonamy konfiguracji ACS-a 880. Tutaj jest to przemiennik z rodziny wszechstronnych przemienników częstotliwości ABB i będzie nam służył do tego, abyśmy mogli skomunikować właśnie ten przemiennik z naszym panelem. Tutaj warto zaznaczyć, że dzisiejsza konfiguracja tego przemiennika jest bardzo mocno powiązana z całą rodziną wszechstronnych przemienników częstotliwości ABB, więc tak naprawdę jeżeli Państwo obejrzą dzisiejszy webinar, to w podobny sposób wszystkie nowe przemienniki z nowej serii z końcówką 80 można w ten sam sposób skonfigurować. Kolejna rzecz to będzie konfiguracja panela HMI. CP604 jest to seria Eco, czyli seria, która jest najtańszą wersją naszego panela. A co za tym idzie, również środowisko do tej wersji również jest darmowe, więc będziemy mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób można skonfigurować cały panel. Następnie dokonamy skontrolowania, w jaki sposób te urządzenia się komunikują i jak wygląda właśnie współpraca pomiędzy nimi. Całe dzisiejsze szkolenie będzie odbywać się w trybie rzeczywistym, więc nie będę miał tak dużo slajdów. Pokażę wszystko w sposób online. Pierwszą rzeczą to omówienie naszych urządzeń. Więc wyłączam prezentację i tak jak Państwo widzicie, znany już z poprzednich webinarów falownik ACS 880. Jest to tutaj urządzenie demo, które ma taki dodatkowy zadajnik służący do symulacji wejść-wyjść, zarówno cyfrowych, jak i analogowych oraz do wyświetlania ich stanu oraz wartości analogowych. Dodatkowo dzisiaj mamy panel CP600 Eco. Dla wygody ten panel po zaprogramowaniu może tutaj nie być dobrze widoczny, więc mam programik, który będzie streamował obraz z tego panela właśnie bezpośrednio na pulpit. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, aby skonfigurować nasz przemiennik częstotliwości, to otworzyć jego parametry i w tym celu wykorzystamy narzędzie inżynierskie Drive Composer Pro, gdzie dokonamy całej parametryzacji. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to skonfigurować kartę komunikacyjną. W ACS-ie 880 należy wybrać adapter komunikacyjny i wybrać, na którym gnieździe się znajduje. I w naszym przypadku tutaj już jest zamontowany adapter komunikacyjny. Ja też dodałem tutaj pewną początkową konfigurację całej komunikacji, ponieważ moje narzędzie Drive Composer Pro komunikuje się po sieci zarówno z falownikiem, jak i z panelem. Więc ta cała konfiguracja odbywa się po sieci. Dodatkowo ja również będę programował po tej samej sieci, czyli za pomocą jednej skrętki podłączonej do switcha. Będę również parametryzował i programował panel CP600. I co ciekawe, pomiędzy tymi urządzeniami będzie pracował protokół Modbus TCP, który również za pomocą tego samego switcha będzie pracował, czyli komunikacja i parametryzacja odbywa się dosłownie za pomocą tych samych przewodów. Czyli tak, włączyliśmy adapter
FBBA A, który znajduje się w gnieździe opcji 1. Tam zamontowaliśmy nasz adapter komunikacyjny FENA 11. Jest to najbardziej prosty i powszechny adapter. Trochę jest już wycofywany. W jego miejsce są trzy adaptery, które rozkładają możliwości tego jednego adaptera, ponieważ adapter FENA 11 obsługuje takie protokoły jak Ethernet IP, Profinet i Modbus TCP. A w chwili obecnej, żeby w pewien sposób obtanić to urządzenie, rozłożone zostały te protokoły na trzy osobne adaptery. Chcielibyśmy, aby utrata naszej komunikacji była sygnalizowana. W tym celu ustawimy parametr 50.02 na błąd. Limit czasu utraty komunikacji ustawimy na 3 sekundy, czyli jeżeli po 3 sekundach w ciągu 3 sekund komunikacja nie powróci bądź będzie przerwana i właśnie po 3 sekundach nie powróci, wtedy pokaże nam się błąd tutaj na panelu sterowania. Również ten błąd będzie widoczny w naszym narzędziu Drive Composer. Kolejna rzecz to typ wartości zadanej 1. W naszym przypadku z auto zmienimy to na prędkość. I dodatkowo włączymy tryb debugowania, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie zmienne przychodzą nam po sieci. Czyli będziemy mieli informacje o słowie sterowania, o prędkości, czyli wartości zadanej numer 1, którą tutaj zdefiniowaliśmy jako prędkość, oraz słowie stanu i dodatkowo będziemy widzieć wartość aktualną, która jest wysyłana. Kolejna grupa, którą musimy sparametryzować, to grupa 51, czyli ustawienia adaptera FBAA, gdzie typ adaptera skonfigurował nam się automatycznie po włożeniu karty. Ja tutaj zmieniłem profil Modbusa TCP z klasycznego na rozszerzony, aby cała komunikacja tutaj odbywała się pomiędzy urządzeniami. Ustawiłem statyczny adres IP. Mamy do wyboru również dynamiczny. Ustawiłem adres. Cała moja sieć główna, lokalna to jest 192.168.0 i urządzenie, tutaj przemiennik częstotliwości ma adres 5. Panel ma adres z końcówką 16. Typ maski, tutaj jest integer 24 numerek, który informuje nas, że jest to maska 255 255 255, czyli zgodnie z manualem, w którym jest to opisane. Manual od naszej karty komunikacyjnej możemy znaleźć na stronie internetowej. Z racji tego, że wcześniej już dokonywaliśmy takiej parametryzacji w poprzednim webinarze, tutaj nie będziemy omawiać wszystkich grup parametrów, skupimy się tylko nad tymi, które są potrzebne do skonfigurowania Modbusa TCP. Ostatni parametr, który musimy tutaj skonfigurować, to jest reakcja na timeout. I tutaj, to znaczy, kiedy ten timeout ma zadziałać. I tutaj mamy możliwości takie jak bez żadnej informacji, utraty informacji o control wordzie, bądź jakakolwiek wiadomość. Jeżeli tutaj te wszystkie rzeczy mamy skonfigurowane, to możemy odświeżyć grupę parametrów w adapterze komunikacyjnym. Przez chwilę przerwało nam się połączenie. Było to związane z tym, że karta komunikacyjna, która jest zamontowana do naszego falownika, po odświeżeniu robi taki tryb jakby uruchomienia od nowa. Wtedy zrywa komunikację z każdym urządzeniem, żeby odświeżyć właśnie swoje parametry. Także widzimy, że odzyskaliśmy połączenie z naszym przemiennikiem częstotliwości. Parametry, które przestawiliśmy, ustawiliśmy dla naszego adaptera komunikacyjnego, zostały zapamiętane. Kolejna rzecz, którą trzeba byłoby wykonać, to ustawienie trybu start-stop i miejsca zadawania start-stop kierunek.
i chcemy, aby te komendy w trybie zewnętrzny 1 były przekazywane z naszej magistrali komunikacyjnej A. Widzimy już informację, że mamy utratę komunikacji, czyli zadziałał nam błąd, który sygnalizuje, że w chwili obecnej nie komunikuje nam się jeszcze żadne urządzenie z naszym przemiennikiem częstotliwości. Następnie w grupie 22 również musimy ustawić źródło zadanej prędkości. W chwili obecnej jest to wejście analogowe. My chcemy wartość zadaną 1, magistrala komunikacyjna A, czyli to, co w adapterze komunikacyjnym ustawiliśmy na prędkość. Tak skonfigurowany przemiennik jest już otwarty na komunikację z innym urządzeniem, czyli udostępnia w swojej sieci lokalnej informację, że pod jego adresem mamy grupę rejestrów w trybie ABB Drive, tryb rozszerzony, gdzie zgodnie z manualem będziemy widzieć na poszczególnych rejestrach konkretne informacje. I teraz, jak te informacje wyglądają? Przeglądając nasz manual, możemy zobaczyć cały dział odnośnie magistrali komunikacyjnej, tutaj protokołu komunikacyjnego Modbus TCP, gdzie mamy informacje, w jaki sposób są wymieniane dane, jak wygląda control word i status word, gdzie mamy właśnie rozpisane poszczególne bity, jak przejście do gotowości, do pracy, wyłączenie OFF2, które powoduje, że przemiennik jest zatrzymywany wybiegiem, wyłączenie OFF3, które powoduje jak najszybsze zatrzymanie wału silnika, zezwolenie na pracę, następnie włączenie funkcji generatora rampy. Kolejna rzecz to akcelerator rampy i tak naprawdę ostatni bit, który powoduje to, że w ogóle możemy korzystać, że rampa jest włączona. Jest to tak naprawdę standardowy zestaw bitów, który pozwala na sterowanie i praktycznie jest on tożsamy z różnymi producentami, którzy przyjęli ten standard bitów za bardzo powszechny i się do niego stosują. Na siódmym bicie mamy reset, dalej mamy na dziesiątym bicie informację, że chcemy sterować przemiennikiem z zewnętrznej magistrali komunikacyjnej i tak naprawdę dla nas właśnie są najważniejsze te bity od 0 do 10, gdzie później będziemy konfigurować wejścia, wyjścia w panelu. Dalej mamy opisany status word i maszynę stanów. Tutaj na początku zaznaczę, że mamy tak naprawdę po kolei objaśnione, które bity powinny się pojawiać, aby przemiennik sprawnie przechodził z trybu zatrzymanego do pracy. W chwili obecnej, patrząc tutaj na te wszystkie stany, możemy przyjąć, że możemy to podzielić na takie dwa stany. Pierwszy stan to wtedy, kiedy mamy trzy bity, które muszą być aktywne i informują nas, że żaden obwód nie jest przerwany od zatrzymania, ponieważ zarówno OFF2, jak i OFF3, czyli te zatrzymania wybiegiem i zatrzymanie jak najszybsze silnika, musi być ich sygnał aktywny, żeby przemiennik wiedział, że nie chcemy w chwili obecnej zatrzymywać przemiennika. Czyli jest to jakby trochę sytuacja odwrotna i jest to powszechnie wykorzystywana funkcjonalność. Jeżeli będziemy mieli taki stan, to naszym stanem końcowym, który ma uruchomić przemiennik,
będzie stan właśnie 8 bitów, które tutaj będziemy musieli w naszym rejestrze uruchomić. Dalej w instrukcji mamy informacje zarówno o wartościach referencyjnych, jak i wartościach aktualnych. Kolejna rzecz to rejestry i mamy informacje również o opisie tych rejestrów oraz w jaki sposób je czytać i wymieniać dane. I dla nas najbardziej istotna rzecz to właśnie profile komunikacyjne, gdzie mamy opisany profil klasyczny. Tak jak tutaj widzimy, zgodnie z tą tabelą, na pierwszym rejestrze mamy control word, dalej mamy wartość referencyjną 1 i wartość referencyjną 2, czyli nasze wartości zadane dla przemiennika częstotliwości. Później mamy status word i wartość aktualną 1, wartość aktualną 2. Dalsze rejestry, tutaj zgodnie z wzorem, jest to odwołanie do konkretnych parametrów, gdzie możemy odczytywać właśnie konkretnie wartość parametru poprzez odpowiednie zbudowanie adresu. Ten profil, który my dzisiaj wykorzystujemy, jest to profil rozszerzony, gdzie w pierwszej takiej części parametrów, które są wysyłane, to control word, dwie wartości referencyjne oraz 12 rejestrów, które stale są wymieniane. Czyli w tym trybie rozszerzonym, oprócz tego, że ciągle wymieniamy informacje z control wordu i wartości referencyjnych oraz status wordu wartości aktualnych, to dodatkowo za każdym razem jest również wysyłana informacja o rejestrach, które przychodzą nam z systemu sterowania oraz wysyłamy rejestry, które wychodzą nam z przemiennika częstotliwości. Mając te informacje, jeszcze zaznaczę, gdzie możemy znaleźć te rejestry wejściowe i wyjściowe. I te rejestry są w naszych przemiennikach częstotliwości zawarte odpowiednio w grupie 52 i 53. Sprawa jest o tyle prosta, że wiemy, że ta grupa rejestrów, które są ciągle za każdym razem wysyłane, jest od rejestru 4 do rejestru 15, więc nie musimy konstruować adresu rejestru, tylko tutaj podajemy parametr, który chcemy, aby na przykład na rejestrze 4 był dostępny. I możemy wybrać standardowe komórki danych, które już są wymieniane i możemy wybrać z pozostałych właśnie parametrów każdy dowolny parametr, który byśmy chcieli, aby był widoczny właśnie akurat na rejestrze 4. Jeżeli to już wszystko mamy tutaj objaśnione, możemy przejść do konfiguracji panela CP604. W tym celu otwieram aplikację Panel Builder, tworzę nowy projekt, wybieram panel CP604, i mam otworzony czysty projekt, gdzie będę dokonywał konfiguracji naszej wizualizacji. Przede wszystkim pierwsze co ustawię protokół komunikacyjny Modbus TCP. W tym celu przechodzę w drzewie projektu do zakładki protokoły. Plusem dodaję nowy protokół. Wybieram ABB Modbus TCP. I tutaj jest informacja, że przemiennik
po wybraniu ABB Modbus TCP chce się skomunikować właśnie z konkretnymi sterownikami, które są w pewien sposób ustandaryzowane, żeby skomunikować się z przemiennikiem częstotliwości, wybieramy zwykły protokół Modbus TCP, czyli tak naprawdę protokół, który moglibyśmy skonfigurować w każdym innym panelu lub w każdym innym urządzeniu. W tym celu musimy wpisać adres naszego przemiennika. To jest 192.168. Jeszcze poddawać kropki. Kropka 0 i kropka 5. Port zostawiamy taki sam. Timeout i pozostałe parametry również pozostawiamy bez zmian. I bierzemy najbardziej popularny typ Modbusa, Modicon. I klikamy OK. W chwili obecnej mamy już utworzony protokół Modbus TCP i przechodzimy teraz do tagów, gdzie utworzymy taki, które będą komunikowały się z tym typem protokołu. I teraz warto otworzyć właśnie tą tabelę z naszym control wordem, który będziemy musieli w pewien sposób na podstawie naszej dokumentacji stworzyć, aby można było właśnie wysyłać te poszczególne dane. Tak jak mówiłem, żeby wystartować naszym przemiennikiem częstotliwości, potrzebujemy następujących danych z control wordu, czyli bity od 0 do bitu 10. Więc dodajemy konkretne bity. Pierwszy bit będzie na naszym pierwszym rejestrze, tylko że w grupie rejestrów w pamięci przemiennika częstotliwości. Typ rejestru to będzie rejestr typu 01 i adres rejestru pierwszy. Nazwa zmiennej, która odwołuje się do tego rejestru. Tutaj możemy sobie rozszerzyć, aby zobaczyć pełną specyfikę tego adresu. To nazwiemy tak jak tutaj OF1. Kolejna zmienna to będzie OF2. I adres tej zmiennej będzie dosłownie w tym samym rejestrze, tylko że z bitem pierwszym. Kolejna zmienna to OF3. Bit odpowiadający tej funkcji to jest bit numer 2. Kolejne rzeczy to rzeczy odpowiadające za rampy, które są nam potrzebne. I adres bitu 4. Dalej mamy ramp hold. Adres bitu 5. I ostatni bit związany z rampą
ramp in i adres bitu 6. Dodatkowo przydadzą nam się takie bity jak reset. Bit numer 7. Informacje do control worda, że chcemy sterować za pomocą magistrali komunikacyjnej. Sterowanie zewnętrzne. Adres 10. Co nam tutaj jeszcze brakuje? Brakuje nam słowa, które informuje nas o aktualnej prędkości oraz rejestr, w którym będziemy wpisywać naszą prędkość zadaną. W tym celu tworzymy nowy tag, dajemy prędkość zadana. Zmieniamy trochę konstrukcję, ponieważ prędkość zadana w naszej grupie rejestrów w profilu rozszerzonym jest w rejestrze drugim i prędkość zadana będzie typu short. Rejestr drugi. Prędkość aktualna. W naszym przypadku będzie w rejestrze 52. I również będzie typu short. Tak skonfigurowane dane możemy teraz w pewien sposób wysyłać i odbierać. I teraz zgodnie z tym, co mówiłem z maszyną stanów, trzeba by było w jakiś sposób wysyłać to, aby jednym naciśnięciem, żeby nam falownik przeszedł w tryb start oraz jednym naciśnięciem, żeby falownik nam przeszedł w tryb stop. Więc dla nas istotne jest to, że żeby skomunikować się z naszym przemiennikiem, musimy wysłać mu dane off1, off2 na jedynki oraz na bicie 10 informację, że chcemy sterować zdalnie przez magistralę komunikacyjną. Najlepiej w pierwszym momencie przygotować sobie wizualizację, gdzie dodamy przyciski. Możemy je tutaj automatycznie wyśrodkowywać, wyrównywać. To wszystko mamy tutaj dostępne. Podpiszemy je sobie. Pierwszy przycisk to będzie stop. Kolejny przycisk start. I ostatni przycisk to będzie reset. Dodatkowo chcemy mieć kontrolki, które będą nam
wyświetlać wartość zadaną i aktualną. Możemy dać też etykietę. Wartość zadana. To będzie wartość aktualna. Teraz musimy podczepiać odpowiednie tagi. Więc start będzie się odbywał poprzez wysłanie jedynki na bit zerowy. Stop wyślemy na bit drugi. I reset na tag resetu. I teraz tak jak mówiłem, żeby wszystko było wykonane zgodnie z tą maszyną stanów, nasz stop musi być aktywny w kilku bitach, dokładnie w trzech, więc w tym celu wykorzystamy funkcję data transfer, gdzie sygnał z off1 będzie przekazane na off3. Także tak jak widzimy, z tagu A jest przekazana wartość na tag B. I dodatkowo chcemy, aby ten sam sygnał również był przekazany na informację, że chcemy sterować magistralą komunikacyjną zewnętrznie. Kolejna rzecz to nasz sygnał startu. Tutaj rzecz jest trochę bardziej rozbudowana, ponieważ ten sygnał startu przekazujemy na wszystkie rampy, ponieważ tam jedynki muszą być aktywne, żeby w ogóle rozpoczęła się praca naszego przemiennika. OK. I tak przygotowane przekazanie tagów pozwoli nam na to, że naciśnięcie czy tam aktywowanie stopu będzie nam wysyłało na stałe jedynki, gdy odpuścimy nasz przycisk stop, falownik powinien się zatrzymać, a gdy damy sygnał start zarówno na off1, jak i na pozostałe rampy, nasz przemiennik powinien przejść w tryb pracy. W tym celu przechodzimy do naszego pulpitu, tutaj naszego panela. Dodatkowo podepniemy jeszcze tagi dla wartości zadanej prędkości. Mamy prędkość zadaną oraz prędkość aktualną. Możemy teraz wysłać tą wizualizację do naszego panela CP600. Tutaj widzimy, że mamy podpowiedź adresu naszego panela.
Projekt został wysłany, więc możemy przejść do naszego programu, który symuluje komunikację, pokazuje, streamuje informacje z ekranu naszego panel HMI. Standardowe hasło, które zazwyczaj trzeba wpisać przy połączeniu zdalnym, admin i hasło admin. I w chwili obecnej mamy właśnie naszą wizualizację, którą przed chwilą wysłaliśmy na ten adres. Tak jak Państwo widzą, tutaj również widok na tym panelu się zmienił. Również też mamy błąd, który w naszym narzędziu Drive Composer Pro jest związany z utratą komunikacji, więc możemy sprawdzić, czy działa nasz przycisk reset. I widzimy, że przycisk reset zadziałał, ta komunikacja jest. W chwili obecnej mamy informację, że jest zatrzymanie OFF2, czyli na nasz bit OFF2, OFF3 nie przychodzi żadna wartość 1. Tutaj jak przytrzymam ten przycisk stop, to widać, że falownik jest gotowy do pracy. Z tym, że w chwili obecnej, jeżeli ten przycisk jest tylko w trybie kliknięcia, to ta wartość jest nieprzytrzymywana. Więc można zrobić dwie możliwe rzeczy. Albo ustawić ten przycisk, żeby on nie był momentary, tylko maintenance, lub odwrócić na przykład jego działanie. I my skorzystamy z tej drugiej opcji. Możemy skorzystać z takiej opcji jak scaling, skalowanie przez zakres, gdzie tutaj minimum zrobimy 0, maksimum 1, a wartość wyjściowa ma być odwrotna i ona będzie odpowiednio od 1 do 0. Jeżeli wyślemy tak poprawioną funkcjonalność tego przycisku, tutaj widzimy, że rozpoczęliśmy komunikację z panelem, ten projekt został wysłany i widzimy, że w chwili obecnej w aplikacji Drive Composer, gdy przycisk jest wyciśnięty, to nie mam żadnego błędu. Jeżeli naciśniemy przycisk stop, to mam informację, że jest zatrzymanie awaryjne. Możemy jeszcze sprawdzić, czy przychodzi nasza wartość zadana. W tym celu przechodzimy do grupy 50. Mamy informację, że przychodzą jakieś wartości z Control Worda. Jeżeli naciśniemy stop, to tutaj widzimy same zera w Control Wordzie. I również możemy sprawdzić, czy przychodzi nasza wartość zadana. Tylko że również nie dałem możliwości wpisywania tutaj jakiejkolwiek wartości, więc w tym celu przechodzę jeszcze raz do naszego panel buildera i tutaj ustawiam, że ten widget ma mieć możliwość odczytu i zapisu. Aktualizuję projekt. I już widzimy, że mam możliwość wpisania wartości. Mogę tutaj jeszcze otworzę Drive Composera, aby było widać, czy coś się zmienia. I wpiszemy wartość, na przykład 200 obrotów na minutę. Widzimy, że ta wartość się przepisała. Jeżeli teraz damy przycisk Start, to przemiennik powinien nam wystartować.
Sprawdźmy w tym celu, dlaczego ten przemiennik nam nie startuje. I tak jak tutaj kolega mi podpowiada, prawdopodobnie nie dodałem jeszcze jednego bitu, który zezwala na pracę. Więc w tym celu przechodzę jeszcze raz do panel buildera, sprawdzam tagi. I rzeczywiście mam bity 0,1,2, nie mam bitu trzeciego. Więc daję ten bit trzeci, zezwolenie na pracę. Okej, to będzie wartość binarna, bit trzeci. Ten bit również muszę przekazać za pomocą data transfer, na przykład sygnałem start. Wysyłam projekt do panela. I w chwili obecnej, gdy kliknę start, to przemiennik dostaje informację, że ma rozpocząć pracę. Bardzo przydatną funkcją jest jeszcze to, aby ten przycisk zrobić na stałe załączony. Tak jak to pokazywałem, ustawiamy to w tym miejscu. Widzimy, że po kliknięciu przycisku Start, zadaniu wartości 200, tutaj przemiennik częstotliwości dąży do tego, aby taką wartość utrzymać. Dla jego swobodniejszej pracy, tutaj w chwili obecnej możemy zadawać wartość od 0 do 20 tysięcy. Wartość 20 tysięcy jest to wartość nominalna silnika, nominalna wartość prędkości silnika. Czyli w naszym przypadku ta wartość została skonfigurowana na 1500 obrotów. I tak jak widzimy, po zadaniu jakiejś wartości przemiennik, pokazując stan swojej wartości aktualnej, dąży do prędkości zadanej. Tak naprawdę panel HMI, komunikując z naszym przemiennikiem, możemy wykorzystać do wielu różnych dodatkowych rzeczy. Na przykład możemy dodawać wszelkiego rodzaju wykresy. Możemy dodawać trendy, które będą zapisywane w pamięci panela. I taki thread możemy mu określić liczbę próbek. Czas jednej próbki, tutaj najkrótszy, jest 1 sekunda. Możemy wybrać, w której pamięci ma być zapisywany. Może to być pamięć lokalna. Może być to również pamięć USB. Tutaj możemy dodawać tagi i je nazywać, więc możemy na przykład mieć informację o prędkości zadanej. Powinienem zrobić to z podłogą. Zadana, na przykład prędkość aktualna.
dla tych nazw możemy podszczepić nasze tagi. I one w podstawie czasu, tutaj zgodnie z ustawieniami będą rejestrowane. Co sekundę może być rejestrowany każdy z tagów, lub na przykład może on być triggerowany zewnętrznym zdarzeniem. Tak przygotowany trend możemy również z pamięci lokalnej wysyłać właśnie na USB i to może być w formie takiego pliku, który jest odczytywany wyłącznie przez panel, lub może być to również plik CSV. Tak samo możemy szczytywać i wyświetlać wszystkie wartości o błędach. Więc tak naprawdę, jeżeli potrzebujemy aplikacji, gdzie jest przemiennik częstotliwości lub wiele przemienników częstotliwości i nie potrzebujemy zewnętrznego systemu sterowania, bądź sterowanie tym przemiennikiem ma być bardzo proste, typu start-stop. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w języku Java, to również można tutaj pisać skrypty i te skrypty w pewien sposób mogą nam zastąpić tradycyjne sterowanie za pomocą sterownika PLC. W dniu dzisiejszym to wszystko. W dzisiejszym webinarze bardzo dziękuję za Państwa obecność. Mam nadzieję, że w pewien sposób pokazałem coś, co nie jest oczywiste, a może być bardzo pomocne w tańszych aplikacjach, gdzie tak naprawdę ogranicza nam to mnogość wykorzystanych urządzeń. Co za tym idzie, dla mniejszych aplikacji ogranicza nam to miejsce, które potrzebujemy, aby zbudować na przykład szafę sterowniczą. Więc wszystkie tutaj proste aplikacje, tak jak pokazałem, można w bardzo prosty sposób zrealizować. Czy są jakieś pytania z Państwa strony? Nie, tutaj jeszcze przeczytam, możesz pokazać krzyżyk? Czy stop na panelu zawsze musi być zatrzymaniem awaryjnym generującym błąd? Nie, ja pokazałem po prostu, że ten stop, który tutaj wygenerowałem, to bity, które muszą być zawsze wysyłane i to są stopy awaryjne. Nasz stop w trybie normalnym z wykorzystaniem rampy lub wybiegiem, to w zależności jak go skonfigurujemy, odbywa się poprzez albo wysłanie przycisku start, albo zdjęcie sygnału z przycisku start. Więc to jest jakby normalny tryb stopu, który nie generuje nam żadnego błędu. Stopy awaryjne, czyli stop z zewnętrznego sygnału bezpieczeństwa, bądź czy to nawet z STO, jeżeli mamy sygnał bezpieczeństwa z STO, będzie właśnie podobnie się zachowywał, czyli będzie informacja o zatrzymaniu awaryjnym. Z tym, że naciskając ten stop, ja mam tylko ostrzeżenie. Sygnał z na przykład z STO, czyli z bezpiecznego zatrzymania momentu, może nam wygenerować na przykład błąd. Więc te bity stopu, które pokazałem wcześniej, mogą być wykorzystywane jako zezwolenie i bardzo często się je tak wykorzystuje, że te bity są przysłowiowym zezwoleniem na pracę albo w trybie pracy zatrzymaniem albo awaryjnym po bardzo krótkiej rampie, tak jak w przypadku bitu drugiego, albo tak jak w przypadku bitu pierwszego, zatrzymaniem wybiegiem. Jeżeli nie ma żadnych pytań, bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że Państwo będą mogli właśnie skorzystać z tego webinaru, ponieważ będzie on dostępny w wersji wideo gdzieś za około tydzień na naszym kanale na YouTubie.
Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnych webinarach.